Rozdział XVI Wielki Dzień Wielkich Józefów. W miastach akcja malowania wygudek na czerwono dała wspaniałe rezultaty. Przyczyniła się do estetycznego wyglądu ulic i podniosła tysiąckrotnie produkcję fabryki chemicznej z Połem przy ulicy kawęczyńskiej nr 9, położonej przewidująco. Naprzeciw ministerstwa USA. Co prawda obywatele narzekali, że muszą chodzić w powalanych farbą ubraniach, bo toalety nigdy nie wysychają, lecz był to drobiazg w stosunku do osiągnięć. Literaturę, poezję i malarstwo reakcyjne zniszczono kategorycznie. Ze wsią było trudniej poradzić. Chłopi odmówili malowania wygódek. Motywowali to brakiem pieniędzy na zakup farb. Wówczas zorganizowano powiatowe i gminne komitety czujności antyreakcyjnej, które utworzyły lotne brygady malarskie i rozporządzenie ministra wykonywały. Wówczas chłopi zaczęli protestować przez delegatów PSL i PP. Twierdzili, że byki nie wytrzymują nerwowo czerwonego koloru i wywracają kopią. I bodą kulturalne urządzenia. Jako element konserwatywny, niezrozumiały doniosłej reformy diabła. W ten czas wydano rozkaz budowania wygudek żelbetonowych lub metalowych. Rozwinęło to jeszcze więcej przemysł krajowy i przyczyniło się do estetycznego wyglądu wsi. Antoni Wierzba. Jako minister, swą energią i zdolnością organizacyjną zwrócił na siebie uwagę całego świata. Otrzymał kolekcję najwyższych odznaczeń wielu zaprzyjaźnionych państw i wiele dowodów uznania. To go zachęcało do coraz większej pomysłowości. Pewnego razu dyrektor Departamentu Transportowego poszedł po instrukcję do gabinetu ministra. Przedtem, nim zapukał. Zajrzał w szparę od klucza i zobaczył scenę, która nasunęła mu myśl, że ma halucynację. Groźny minister i reformator, bohater i literat stał rakiem pośrodku pokoju i całował pantofle stojącej przed nim wiceministra. Dyrektor departamentu drapnął do swego gabinetu i zadzwonił na woźnego. – Natychmiast przynieś mi dwa syfony wody sodowej! Zamierzał wodą sodową spłukać skutki wczorajszej odprawy w towarzystwie kilku innych dyrektorów. Na odprawie tej pili wódkę wolność, palili papierosy wolność po cztery złote sztuka, grali w oczko kartami wolność, zapisywali rezultaty ołówkami wolność, w zeszycie wolność, dyskutowali nad artykułem o wolności w dzienniku wolność, wreszcie śpiewali ja drugiej takiej strony nie znają, gdzie tak wolno dyszyć trzeba człowiek co mogło mi zaszkodzić zastanawiał się dyrektor nagle zrozumiał nadmiar wolności w polsce bo i mydło którym rano umył się miało nazwę wolność i pigułki na regulację żołądka których dwie połknął przed śniadaniem nazywały się Wolność. Lecz to, co zobaczył dyrektor w gabinecie ministra, nie wynikało z nadmiaru wolności i nie było halucynacją. Było prawdą. Marek po raz drugi oświadczył się ryżównie, prosząc ją o rękę. Zrobił to teraz nie według recepty znakomitego poety demokratycznego, lecz po prostu powiedział: Panie wiceministrze, ja już nie mogę wytrzymać. Proszę wyjść za mnie za mąż. Potem klepnął na podłogę i zaczął obcałowywać jej pantofle. A ryżówna na to. Panie prezydencie, nie jestem głupia, abym tak prędko straciła dobrze płatną posadę. To pierwsze. A po drugie, powiedziałam, aby się pan do mnie zgłosił z tą propozycją za rok od tamtych mądrych oświadczeń. Wówczas zobaczę, czy pan na ten zaszczyt zasługuje. Marek żałośnie patrzył na swego zastępcę. Miał dziś wyjechać na dwa tygodnie do Krakowa, dla zorganizowania tam wielkiej sieci placówek USA i smutno mu było, że tak długo nie zobaczy ryżówny, w której zakochał się, jak diabeł w suchej wieżbie. Obywatelu prezydencie, rzekła ryżówna. Chcę zobaczyć te transparenty, afisze i plakaty, które obywatel bierze za sobą do Krakowa. Doskonale! Chciałem właśnie o to prosić. Prezydent i wiceprezydent USA poszli do olbrzymiej sali, w której zebrano wzory demokratycznych wypracowań wielu znakomitych malarzy, poetów, pisarzy i publicystów. Większość prac była jej znana, lecz zatrzymała się przy marmurowej tablicy, i ze zdumieniem przeczytała ją. Niech żyje braterstwo NKWD i Gestapo, utrwalone na wieki w marcu 1940 roku w Krakowie. Co pan do diabła wyrabia? Kpi pan z najwyższych czynników państwowych. Przecież teraz o niczym innym nie piszemy, tylko o bestiarstwach Gestapo. Przyznanie się do braterstwa obecnie jest niepopularne i niepolityczne zaraz zaraz. Nic nie rozumiem, rzekł Diabeł. Przecież historia jest historią. Mam materiały stwierdzające, że 18 oficerów NKWD i wybitni przedstawiciele Gestapo uzgodnili wówczas metody zwalczania polskiej reakcji. Ryżówna tupnęła nogą. Milczeć, bo mordę zbije i wyrzucę z ministerstwa. Tablicę stłuc na drobne kawałki, mnie zaś uprzedzać o wszystkich waszych mądrych projektach. Marek był bardzo zasmucony i ze znacznie zmniejszonym materiałem demokratycznym wyjechał do Krakowa. Ranek 19 marca 1946 roku był mroźny i suchy. Niebo na wschodzie osnuła purpura. Minister Wierzba dopiero wczoraj wrócił z Krakowa, bo jako wielki dygnitarz. Musiał wziąć udział w uroczystościach na cześć rozmaitych Józefów. Diabeł obudził się późno, przeciągnął się i powiedział z przyzwyczajenia kilka antydemokratycznych wyrazów. Natychmiast przerobił je na demokratyczne i, nie wyłażąc z łóżka, zaczął przeglądać prasę. Wziął do ręki ilustrowany kurier polski z dnia 3 marca 1946 roku. Numer 76 Przede wszystkim przeczytał informację pod tytułem Wielka afera szabrownicza Lublin W Lublinie wykryto milionową aferę szabrowniczą. Milicja skonfiskowała sześć wagonów maszyn i urządzeń technicznych wyszabrowanych z ziem zachodnich przez inżyniera Krawczyka. Znowu zaczęło się, pomyślał diabeł. Następnie przeczytał artykuł o przyjeździe marszałka Józefa Tito i olbrzymich uroczystościach na jego cześć. Ogromnie podobał mu się umieszczony w dzienniku Bałtyckim numer 74 artykuł pod tytułem Niebezpieczny posiew. Był to wywiad udzielony przez generał Musa Stalina korespondentowi Prawdy. Następujące zdanie z tego wywiadu Diabeł nawet zapisał w swoim ministerialnym notesie, jako mające dawać mu natchnienie i pomysły w odpowiedzialnej pracy ministra USA. Cytat. Należy zaznaczyć, że pan Churchill i jego przyjaciele przypominają w tej sprawie w sposób zdumiewający Hitlera i jego przyjaciół. Kolejne słowa. Lecz narody przelewały krew w ciągu pięciu lat okrutnej wojny, walcząc o wolność, nie zaś o to, żeby zastąpić panowanie Hitlerów panowaniem Churchillów. Kolejny cudzysłów. Jak można, nie straciwszy zmysłów, określać to pokojowe dążenie ZSRR jako tendencję do ekspansji naszego państwa? Kolejny cudzysłów. Jak wiadomo, w Anglii rządzi obecnie państwem jedna partia. Lajburzyści, inne zaś partie opozycyjne nie mogą brać udziału w rządzie. To nazywa pan Churchill prawdziwą demokracją? W Polsce, Rumunii, Jugosławii, Bułgarii, na Węgrzech rządzi blok koalicyjny złożony z czterech do sześciu partii. Przy czym opozycja, jeśli jest mniej lub więcej lojalna, ma zabezpieczone prawo udziału w rządzie. To nazywa pan Churchill totalitaryzmem, tyranią i systemem policyjnym? Szczególnie zachwyciło diabła zakończenie wspomnianego wywiadu. Cytat. Można z całą pewnością powiedzieć panu Churchillowi i jego przyjaciołom, Będą tak samo bici, jak byli bici 26 lat temu. Po przeczytaniu tego zakończenia diabeł przeszło godzinę tańczył, skakał i wywijał koziołki na łóżku, ponieważ nie wiedział dokładnie, jak to bicie się odbywało, to z niewinną minką spytał potem podstępnie ryżowną. Proszę pani, yy, kto przez kogo był tak strasznie bity 26 lat temu? 26 lat wstecz? Czyż pan nie wie? Polska sprawiła lanie Rosji. Rosjanie uciekli spod Warszawy bez opamiętania. Porzucili nie tylko to, co zrabowali, lecz nawet swoją własną broń. Gnano by ich do Moskwy, ale Zachód nie pozwolił. Jakże to? Bardzo prosto. Zmuszono Polskę do zawarcia pokoju i przyjęcia niekorzystnej linii granicznej. Diabeł zakłopotany patrzył na ryżownę i drapał się w głowę. Na pewno było inaczej. Rosjanie gnali Polaków aż do Londynu. Zobaczyli jaka tam nędza, więc zaraz zawrócili do domu. Marek był jednak w doskonałym humorze. Otrzymał dwa najwyższe odznaczenia: stamganiki i honolulu. Poza tym był zaproszony na uroczystość obchodów święta Józefów w Belwederze. Ryżówna jako wiceminister też była zaproszona. Jechali wspaniałą limuzyną między gruzami Warszawy. Dziewczyna była smutna. Diabeł zastanawiał się, jak polepszyć jej humor. Wreszcie przypomniał sobie, że ma w próbówce szóstą pigułkę Lucyfera z napisem Spełnię trzy życzenia. Wyjął ją i dał swojej sympatii. Niech pani to połknie! Cudownie wpływa na poprawienie nastroju. Ryszuna wzięła pigułkę. Wyglądała smacznie. Powąchała. Ponętnie pachniała. Połknęła ją. Rzeczywiście smaczna. W belwederze było sporo gości. Po niedawnym, sutym i dobrze zakropionym obiedzie panował świetny nastrój. Jedna z sal była przeznaczona na urządzenie akademii. Pośpiesznie kończono jej dekorowanie na wzór demokratyczny. Po chwili otwarto drzwi i goście weszli na salę. W końcu jej była doraźnie zrobiona estrada, z której miał przemawiać słynny mówca PPR, towarzysz Kombinacja. Goście zajęli wspaniale udekorowany, prawie cały czerwony od transparentów i chorągwi pokój. Udekorowano go według projektu diabła. Wśród zdobiących salę zdobycznych sztandarów znalazł się i ten, który Marek zaprezentował władzą w Sulechowie. Był właściwie najpiękniejszy ze wszystkich, i diabeł dumnie na niego spoglądał i pokazywał ryżównie. Sala wypełniła się. W pierwszym szeregu krzeseł siedzieli najwybitniejsi goście zagraniczni. Tamże, nieco z boku, usadowili się diabeł i dziewczyna. Dalsze rzędy zajęły mniej ważne osóbki. Akademia zaczęła się wysłaniem telegramu gratulacyjnego nieobecnemu solenizantowi i złożeniem życzeń demokratycznych obecnym. Potem odśpiewano w skupieniu. Jeśli zawtra wajna, jeśli zawtra w pachot, bądź się włodniak pachodu Gatow. Następnie wyszedł na estradę wybitny mówca polski. Kombinacja. Wyglądał niepozornie, nawet nieinteligentnie, lecz mówił świetnie. Zdruzgotał sanację, uderzył w hitleryzm i anglosasów, zmiażdżył emigrację i rząd londyński. I po tym, kontrastowo, przeszedł do cudów obecnego ustroju demokratycznego w Polsce. Cisza zalegała salę. Było słychać nawet tykanie zegarków różnych firm i pochodzenia. W kieszeniach wysokich osóbek. Ryżówna nudziła się, znała już na pamięć te przemówienia, więc wyprzedzała i w myśli kończyła każde rozpoczęte przez mówcą zdanie. Uwagę jej zwrócił, stojący za mównicą, oparty o ścianę blejtram. Był to jakiś obraz albo portret, który dekoratorzy zdjęli ze ściany i nie zdążyli wynieść z sali. Był odwrócony płótnem do ściany. Ciekawe, co to za obraz? Pomyślała Ryżówna. Nagle, w oczach wszystkich, Blaytram wykonał w tył zwrot i znów stanął przy ścianie. Obecni na sali zobaczyli malowany na cały wzrost olejny portret marszałka Piłsudskiego. Jeszcze większa cisza ogarnęła salę i tylko słowa mówcy ją szarpały. Dla pełni naszego szczęścia w tym uroczystym dniu. Brak nam tu tylko jednego Józefa. Mówił kombinacja. Jeśli by był tu ten, którego naprawdę w belwederze brakuje, to byś tu nie gadał, pomyślała ryżówno. Chciałabym zobaczyć, jakby nas przywitał. Nagle portret marszałka poruszył się i wyszedł z ramy. Zbliżył się ku mówcy, który, porwany potokiem krasomóstwa, nic nie dostrzegł. Jeden krótki ruch. Na sali rozbrzmiało głośne plaśnięcie. Wielki mówca, kombinacja, klapnął na podłogę. Portret zaś powiedział jeden tylko, bardzo antydemokratyczny wyraz, określając krótko gatunek zebranych. Potem wrócił na swe miejsce. Wyniosły, spokojny. Trwał nadal w ramach, w które zakuł go talent artysty, a z których na krótko wyzwolił kaprys polki i moc pigułki lucyfera. Wielki mówca, kombinacja, porwał się na nogi, podjął urwane w połowie zdanie i grzmiał dalej. I to ciebie nie wzięło? Pomyślała a Ażebyś pękł! Rozległ się potężny huk. Cały gmach drgnął. Wszyscy porwali się z miejsc i przerażeni patrzyli ku estradzie, nad którą unosiła się tylko mgiełka. Tak oto, bezsensownie, wykorzystała mądra Polka cudowną pigułkę Lucyfera. Akademii nie dokończono. Rozdział siedemnasty Bomba atomowa Wierzba, wyniosły, uroczysty, srogi. Od stóp do głów, udekorowany najwyższymi odznaczeniami, siedział w swym ministerialnym gabinecie i spoglądał na zegar. Była za kwadrans dziesiąta. Punktualnie o dziesiątej miał zacząć audiencję. Tymczasem przeglądał dzienniki, bo musiał się orientować w tym, co się dzieje w kraju. Przenikliwemu oku diabła nie uszło nic. W Głosie Wielkopolski z dnia 20 marca 1946 roku, nr 78, w rubryce Odpowiadamy czytelnikom, znalazł taki fragment. Harcerz Kubiak Leon: Za pracę na żniwach w minionej jesieni należą się Wam słowa uznania. I według Ciebie, drogi harcerzu, również i paczki UNRY. Czemu taki materialistyczny pogląd na fakt spełnienia obywatelskiego obowiązku? Diabeł postawił strzałkę naprzeciwko nazwiska harcerza i napisał na marginesie przekazać do demokratycznego załatwienia Państwowemu Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego Wydział Polityczny. Następnie Marek rozwinął ilustrowany kurier polski z dnia 21 marca 1946 roku nr 78. Tu zwróciła jego uwagę krótka informacja. Cudzysłów. W Krakowie odbyła się zorganizowana przez studentów Szechnicy konferencja prasowa, na której premier Osób morawski przedstawił studentom możliwość dodatkowych zajęć polepszających ich sytuację materialną. Tu pióro diabła skreśliło następującą uwagę. Dowiedzieć się, co studentki, w nawiasie szczególnie ładne, myślą o dodatkowych zajęciach, mogących polepszyć ich sytuację materialną. W tymże numerze zainteresowała go następująca informacja. Cudzysłów. Głównym tematem rozmowy z marszałkiem Tito w Warszawie jest wojsko generała Andersa we Włoszech. Tu diabeł napisał. Cudzysłów. W 24 godziny wyjaśnić mi, dlaczego wojsko generała Andersa niepokoi dwa potężne państwa mające niezwyciężonych sojuszników. Mimo wielkiego sentymentu dla Związku Radzieckiego, Marek, jako minister Polski, był zawsze przejęty troską o jej dobro. Nieraz się zastanawiał, choćby pod wpływem elementów reakcyjnych i swego wiceministra. Czy opłaca się Polsce na dłuższą metę zależność od Rosji? Mimo woli, myśl jego biegła ku Ameryce, która w rozgrywkach politycznych miała wspaniały atut bombę atomową. Wiedział, że ludność Polska, nienawidząca Rosjan, ponad wszystko na świecie, marzy wciąż o wojnie i twierdzi, że wówczas bomba atomowa wyzwoli z ucisku 300 milionów ludzi. Było mu to ogromnie przykre. Myślał nawet o tym, aby otworzyć własne laboratorium eksperymentalne dla wynalezienia polskiej bomby atomowej, lecz nie miał na to czasu. W prasie polskiej dość często ukazywały się przedruki z prasy rosyjskiej, w których pisano dyskretnie o tym, że uczeni radzieccy są na tropie i to w galopie wynalezienia bomby atomowej. Wiadomości te ukazywały się przeciętnie raz na miesiąc. W lutym. Ukazała się wiadomość, że Szwecja wynalazła bombę atomową. Diabeł zębami zgrzytał ze złości, że taka mała, burżuazyjna Szwecja dokonała tego, nad czym Rosja bezskutecznie trudzi się tyle czasu. Aż pewnego radosnego dnia znalazł w prasie wspaniałą wiadomość: cudzysłów, uczeni radzieccy po wielu doświadczeniach wynaleźli bombę atomową, działalność której. Jest siedmiokrotnie silniejsza od bomby amerykańskiej, która zniszczyła Hiroshima. Bomba ta może być produkowana masowo. Marek był zachwycony. Z wielkiej radości skakał w swym gabinecie ministerialnym. Z podłogi na biurko, z biurka na parapet, z parapetu na szafę, z szafy na żyrandol. Teraz koniec Ameryce! Krzyczał Marek tak głośno, że z okien przeciwległej fabryki zaniepokojeni robotnicy wyglądali na dwór. Lecz potwornej polskiej reakcji nawet ten fakt nie przygnębił. Nazajutrz przedstawiono Markowi fotografie napisów, które przez noc ukazały się na parkanach i murach. Cytat: Od ruskiej bomby atomowej chroni nocnik fajansowy. Ale Marek, który jako minister USA Dobrze wiedział, że niemożliwością jest opanowanie w krótkim czasie 24 milionów reakcjonistów polskich, mało zwracał na to uwagi. Chodził promienny, szczęśliwy. Nawet myślał o tym, że trzeba będzie zażądać, dla ochrony osobistej, choć tylko dwóch takich bomb. Jedna mogłaby stać na biurku w czasie audiencji, drugą nosiłby w ręku, jak buławę marszałkowską. Diabeł w bardzo dobrym nastroju pojechał na otwarcie żłobka numer 3 przy ulicy Nowogrodzkiej. Zdążył tam na zakończenie uroczystości, kiedy jedna ze szczęśliwych matek, z cudzym dzieckiem na ręku, stojąc na udekorowanej sztandarami trybunie przed portretami wodzów ludzkości, odczytywała hołdowniczy telegram do największego demokraty. Cudzysłów: My niemowlęta polskie! Zgrupowane w żłobku numer 3 w Warszawie, na dowód swej wdzięczności Tobie, słońce ludzkości, przyrzekamy za wyzwolenie nas z krwawej tyranii sanacyjnej i od polskich pachołków imperialistycznych, stać wiernie na straży ideałów demokratycznych. A póki wyrośniemy, będziemy podwójnie spełniać swe funkcje niemowlęce, aby odwdzięczyć się Ci za te dobrodziejstwa, którymi Naród polski otoczyłeś. Był to bardzo piękny i wzruszający widok. Po zakończeniu matkom niemowląt rozdano hojne upominki, aby przez całe życie pamiętały o dzisiejszej uroczystości. Każda otrzymała po pół litra prawdziwego mleka z napisem Wolność, po bułeczce z piekarni Wolność, po dwa cukierki z fabryki Wolność. Diabła to co widział niezmiernie cieszyło. A wieczorem tego dnia odbyło się uroczyste otwarcie koła przyjaźni polsko-radzieckiej, nr 93, w gmachu ministerstwa. O godzinie 19 salę, pięknie udekorowaną, wypełnili przedstawiciele społeczeństwa, organizacji politycznych, bezpieki, milicji i wojsk radzieckich. Przede wszystkim w imieniu zarządu głównego wszystkich kół wystąpił prezes koła nr 39. Złożył on krótkie sprawozdanie z doniosłej działalności kół. Było imponujące. Wynikało z niego, że wielka idea przyjaźni ze Związkiem Radzieckim ogarnęła cały świat. Lecz Polska niewątpliwie musi pobić w tym kierunku wszystkie rekordy. Okazało się że nawet drobny oddział w Katowicach liczy 9 tysięcy członków. Krótkie to sprawozdanie trwało dwie godziny. Potem wszyscy udali się do największej w stolicy sali, Roma. Tam wygłoszono kilka odczytów, z których słuchacze, po raz tysięczny, dowiedzieli się, że wszystko, co Polska kiedykolwiek miała, ma, lub mieć będzie, zawdzięczać może jedynie Rosji i jej wodzom których za to musi zawsze kochać. Uroczystość tę zakończył wspaniały koncert. Śpiewano pieśni rosyjskie, występowali aktorzy rosyjscy, grali muzycy radzieccy, wyświetlono film radziecki. Nieświadomy rzeczy obywatel mógłby pomyśleć, że to wszystko dzieje się w Rosji. Reakcjonista wywnioskowałby złośliwie, że wszystkie te koła, towarzystwa, Odczyty, filmy, zebrania, zjazdy, kontakty, konferencje, wystawy, kursy, gazety, tygodniki, miesięczniki, broszury, ulotki, książki, audycje, referaty, koncerty, wydawnictwa, urządzone pod hasłem przyjaźń, są najtańszym sposobem gloryfikowania Rosji. Ale takiego reakcjonistę, diabeł Marek natychmiast by wykrył i capnął. Więc możemy spać spokojnie. Na straży miłości świata dla Rosji czuwa władza. Najciekawsze niewątpliwie było zakończenie imprezy. Na estradę wstąpił niepozornie wyglądający, lecz bardzo krępy i kościsty żołnierz radziecki w wojskowym mundurze. Konferencjer oznajmił uroczyście: Przedstawię szanownemu zebraniu fenomenalnego towarzysza, dawniej górnika Stachanowca który pobił wszystkie rekordy wydajności pracy, a na froncie nie mniej wydajnie bił hitlerowców dla uwolnienia Polski ze szponów niemieckich. Towarzysz ten zaprodukuje wam siłę głosu, wobec którego bas Szalapina to tylko burżuazyjne kwilenie niemowlęcia. Prosimy, towarzyszu! Bojec rozstawił szeroko nogi, a potem krzyknął. Niech żyje Mikołaj Czwarty! Uderzył niskim basem w zgłoskę ar ostatniego słowa. Było wyraźnie słychać, że szyby w oknach zadzwoniły, a wiszące lampki elektryczne zaczęły lekko się huśtać. Padły oklaski, lecz bojec uniósł dłoń w górę na znak, że chce powtórzyć. Za drugim razem udało mu się jeszcze lepiej. Szkła zadzwoniły wyraźnie. A żarówki huśtały się na sznurach. Rozległy się oklaski i krzyki brawo! Bojca otoczyli dziennikarze. Oglądali go szczegółowo i z podziwem. Jak towarzysz to robi? Bojec pogardliwie obwiódł oczami otaczających go przedstawicieli prasy. Uniósł w górę zżółkły od mahorki palec i powiedział: Wieloletni trening. W tym momencie Marek wstał z miejsca w pierwszym szeregu krzeseł, gdzie siedział wraz z ryżówną i wieloma dygnitarzami, podszedł do konferancjera i powiedział mu kilka słów. Tamten zaraz wybiegł na estradę, uspokoił salę i powiedział. Szanowni demokraci, nasz zasłużony prezydent USA, któremu zawdzięczamy wspaniały rozwój naszych towarzystw, na zakończenie chcę powiedzieć kilka słów. Diabeł wszedł powoli i majestatycznie na estradę. Stanął, obwiódł oczami salę. Uniósł dłoń w górę i z myślą o Lucyferze, kładąc nacisk na zgłoskę Ży, krzyknął. Niech ży! Szyby posypały się z okien. Lampki frunęły pod sufit, portrety wodzów zleciały ze ścian pierwsze rzędy audytorium, pęd powietrza wywrócił na podłogę i było widać fikające nogi. Entuzjazm ogarnął salę. Polacy zaczęli krzyczeć: Niech żyje prezydent USA! Marek przyciskał dłonie do klatki piersiowej i się kłaniał. Kłaniał. Zebranie zaczęło się rozchodzić, lecz entuzjazm był tak wielki, że nawet idący ulicami do domu warszawiacy krzyczeli, Niech żyje prezydent USA! Przechodnie, którzy nie byli na zebraniu i nie wiedzieli o co idzie, chętnie do nich się dołączyli. Krzyczeli. Niech żyje Bewin! Niech żyje Anglia! Niech żyje rząd londyński! W pobliskich ulicach obudzili się od krzyków nawet ci, co już spali. Zaczęto otwierać okna i lufciki. Może już się zaczyna? Spytał stolarz kolegę z izdebki, blacharza. Warto by przygotować coś ciężkiego. Lecz ani radio, ani prasa nie przyniosły nazajutrz Warszawiakom nic miłego. Koniec rozdziału.